Dobry wieczór, witam serdecznie. No, jeden z widzów, chyba jeden z najstarszych moich widzów, jeśli nie najstarszy, Van, gość, który rysuje teraz kredą i ma kanał, podaję link na dole do niego, bo naprawdę nieźle, nie kredą, właśnie, bo już po raz drugi kręcę ten vlog właśnie dlatego, że powiedziałem poprzednio, że kredą, ale on rysuje węglem, więc rysuje węglem, tak. Taką czarną kredą. Kreda jest biała, węgiel jest czarny, prawda? No więc on rysuje sobie świetne rysunki i zwrócił mi uwagę, że może byłoby lepiej, gdybym jednak o polityce nie mówił, no bo to takie w sumie ta polityka, no coś w tym jest. No, ja też tej polityki specjalnie dzisiejszej nie lubię, bo to brudna gra, to już makiawialiści najgorszego sortu, prawda? Sofiści, eryści i inne tego typu tradycje polityczne odżywają, a gdzieś porządni ludzie, którzy mają jakieś poglądy polityczne, to są w jakiejś mniejszości zupełnej, więc dzisiaj z kompletnie innej beczki. No i tak sobie pomyślałem o tych rysunkach i przypomniało mi się, że byłem ostatnio w kinie. W kinie, które teraz się nazywa Stolica, a kiedyś się nazywało Iluzjon Filmoteki Narodowej w Warszawie na Narbuta, jak ktoś wie, na polach, przy Polach Mokotowskich, niedaleko SGH-u. W każdym razie na znakomitym filmie miałem okazję być, który się nazywał Jaskinia Zapomnianych Snów. Sam tytuł już jest jakoś interesujący, no bo co to za zapomniane sny? Otóż jest to film w reżyserii niemieckiego artysty, można powiedzieć, pana Wernera, jeśli dobrze pamiętam jego nazwisko, imię, zaraz jak miał na imię, Werner, tak, miał na imię Werner, Werner Herzog nakręcił ten film. I to właściwie jest taka forma dosyć interesująca, dlatego że jest to jednocześnie dokument i film artystyczny, mocno artystyczny, powiedziałbym. Sprawa wygląda w ten sposób, że w 1994 roku grupka ludzi we Francji gdzieś tam znalazła jaskinię. No i naukowcy tam weszli, zobaczyli co jest. Okazało się, że są tam malowidła naskalne w środku. Bardzo interesujące, bardzo ciekawe. Chyba jakąś formą węgla jakiegoś robione. Także mi się od razu z jednym z moich widzów skojarzyło. Bardzo dobre zresztą te rysunki. Muszę powiedzieć, że jak na tak stare rzeczy, to bardzo ciekawe i widać, że ten artysta prehistoryczny no, musiał świetnie się na tym znać, na tej artystycznej robocie. Zresztą przypuszczam, że nawet najlepsze kino, najlepszy ekran duży, bo na małym to w ogóle nie ma co tego oglądać, nie odda tego, co się czuje, jak się to ogląda na żywo. Dlatego, że wiadomo, że skały w jaskini są bardzo, znaczy nie mają takiej płaszczyzny zupełnie jednorodnej, nie wiem jak to określić, w każdym razie wiadomo, o co mi chodzi, są pozałamywane, no i te rysunki nie są na płaskim, tylko są na takiej powierzchni trójwymiarowej, w związku z tym jak jest gra cieni, tam są zwierzęta głównie malowane czy rysowane, powiedzmy uwiecznione jakoś tam, także to musi robić piorunujące wrażenie. Także film jest znakomity, sam temat już jest genialny, prawda, że jakieś najstarsze do tej pory odkryte malowidła, no i właściwie przeróżni naukowcy się wypowiadają na ten temat, antropolodzy, paleontolodzy, archeolodzy. Trochę jest w tym filmie takiej ciekawej zupełnie żartobliwości, chciałem powiedzieć. Jest tak jak prezydent Komorowski, prawda? Przepraszam, to wtręt polityczny. Tam przy składaniu przysięgi mówił, że coś tam miało być dobro, a on powiedział dobrość. Prawda? Nie ma czegoś takiego jak dobrość, tak samo jak nie ma czegoś takiego jak żartobliwość. Więc trochę jest w tym filmie żartów. Jeden z gości, który tam brał udział w tych badaniach, no, taka jest rozmowa z nim, co pan sądzi i w ogóle tego. No i on mówi, że no kiedyś to byłem
tak naprawdę artystą cyrkowym. A teraz postanowiłem odmienić swoje życie i zostałem archeologiem, prawda? No, ale to co pan robił wcześniej? No, głównie to jeździłem na unicyklu i żonglowałem piłeczkami. A teraz badam prehistoryczne malowidła. Świetne, no. Uważam, że to genialne zupełnie. Także Werner Herzog strasznie moim zdaniem zasługuje na plus za ten film. Również z tego powodu, że znakomicie jest dobrana muzyka. Poza tym, jeśli chodzi o zdjęcia w tym filmie, to też są naprawdę na dobrym poziomie. No bo wiadomo, że jak jest taka sytuacja, że jest gość w jaskini, na podłodze, powiedzmy, na powierzchni tej jaskini jest mnóstwo jakichś zachowanych pozostałości. Także tam są jakieś takie metalowe kładki powykładane i nie wszędzie można z tą kamerą dotrzeć. Więc robienie zdjęć w takich warunkach i to dosyć dobrych zdjęć. No jest parę momentów takich technicznie niedobrych w tym filmie. Ale ogólnie rzecz biorąc, film jest genialny. Również od strony takiej technicznej. Także to wszystko dograno. Poza tym ja zupełnie nie rozumiem krytyki ludzi, którzy się zżymali, że to kicz, bo takiej też można znaleźć na Filmwebie, gdzieś jakąś taką wypowiedź znalazłem, bez sensu uważam. Znaczy kicz w tym sensie, że te wypowiedzi antropologów są kiczowate. Moim zdaniem wcale nie są kiczowate. Owszem, tam jak historycy sztuki się wypowiadają i mówią, że a na tym malowidle to widać tam dynamikę, prawda, bo te zwierzęta są obok siebie jakoś tam zestawione, więc tu widać tak jak na polowaniu, i gdyby tam wstawić powiedzmy pochodnie, tak jak to było najprawdopodobniej w czasach starożytnych, zresztą miejsca, gdzie te pochodnie odpalano, też się zachowały przez tyle tysiącleci, to na pewno jakaś tam była dynamika. No i sobie budują jakieś teorie, które mają wyjaśnić to, co ci ludzie czuli, prawda, ci, którzy tam to przeżywali. Ale niektóre te wypowiedzi antropologów naprawdę są ciekawe, aż dziw bierze. No jeden najbardziej mi się spodobał, bo powiedział, że no, ten nasz gatunek, prawda, no to tak nie wiadomo, jak to nazwać, czy to Homo sapiens, no właściwie no niby tak już się przyjęło, ale właściwie co tam sapiens, no, co też my rozumiemy. To, co o nas można powiedzieć, to właściwie Homo spiritualis, trzeba by użyć takiego określenia. No bo człowiek duchowy, prawda? Duchowość jest tym, co człowieka przede wszystkim określa, a nie wcale jakiś tam rozum. I to mi się jakoś tak skojarzyło z taką starą, już teraz odchodzę od filmu Jaskinia Zapomnianych Snów, o którym mówiłem, tylko chciałem popaść w dygresję. Otóż kojarzy mi się to z taką starą hipotezą, która gdzieś tam przez znawców historii religii, przez jakichś religioznawców została kiedyś postawiona, że było coś takiego jak jakieś pierwotne objawienie. Prawda? Że kiedyś to było jakoś tak, w tych czasach zupełnie prehistorycznych, gdy jeszcze pisma nie było, że było pierwotne objawienie, które polegało na tym, że Bóg się objawił wszystkim. Zresztą jakieś tam ślady tego pierwotnego objawienia i tego, że do wszystkich dotarła jedna historia, znajdują się w mitologiach na całym świecie. I na przykład historia znana między innymi z Pisma Świętego, historia potopu, prehistoryczna historia, nie, bez sensu. W każdym razie prehistoryczna opowieść o potopie, o tak może, jest obecna w bardzo wielu różnych mitach, podaniach i tak dalej. To w Ameryce gdzieś i w ogóle, także nie ma żadnych szans, żeby akurat Izraelici czy jacyś tam ludzie żyjący powiedzmy w basenie Morza Śródziemnego czy gdzieś w Arabii, bo tam też w Sumerowie jacyś tam ci goście, w Gilgameszu też są, czy w Indiach, prawda, no to ci to jeszcze się mogli tam jakoś przechodzić między jednym kontynentem a drugim, między powiedzmy Azją a Afryką, jakoś można na piechotę przejść. Natomiast do Ameryki, no skąd tam się mogły dostać mity o jakimś prehistorycznym zupełnie potopie? No. Dziwne to jest. Także niektórzy to tłumaczą w ten sposób, że jest po prostu
pradawna, jedna historia ludzkości i Bóg kiedyś wszystkim się jakoś tam objawił. Ile w tym prawdy, to nie wiem, ale w każdym razie jakoś by to współgrało z tą hipotezą tegoż antropologa z filmu, który wystąpił w filmie Jaskinia Zapomnianych Snów, że jest w nas coś duchowego w ogóle bardziej niż nawet takiego rozumowego. Zresztą w tej jaskini, o której opowiada film, był jeden z takich, można powiedzieć, eksponatów, no bo tak to chyba trzeba by traktować, jako takie naturalne muzeum, załóżmy. No nie wiem, czy tak można, ale w każdym razie jeden z takich eksponatów, nazwijmy to, był bardzo ciekawy, dlatego że czaszka niedźwiedzia leżała na jakimś takim podeście, także niektórzy z tych naukowców, którzy badali tę kwestię, badali tę jaskinię, byli zdania, że właściwie mamy do czynienia z jakąś formą prehistorycznego kultu. Ciekawe, bardzo ciekawe. Także niezależnie od tego, jakie kto ma poglądy na tematy polityczne czy religijne, to oczywiście polecam film Wernera Herzoga pod tytułem Jaskinia Zapomnianych Snów. Pozdrawiam, kłaniam się, dobranoc.